Poprzednim odcinku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla mnie będzie Pink Fury. Co on ma? Tirówka. A po co ci być waperem? Tylko pedały wypują. Wiesz co? Już wiem, jak zaoszczędzę pieniądze. Dzisiaj pizzy nie będzie. Zrywam z tobą! Pierwszy etap mam już za sobą. Teraz zaczynam nowe życie. Maciek, szukając sposobu, natknął się na ogłoszenie dealera bazy. Siema morto, widzę, że wapujesz. Chciałbyś kupić jakąś bazę? Ty, no w sumie bez lipki. Ty, taka? To tak mordeczko 150 tutaj mamy za to. Dobra, to biorę. Dobra jest? Jedną sobie biorę. Ty elegancko, dawaj na biegu, na orięcie. Dziękóweczka. Po zakupach u dealera Maciek ma zamiar zrealizować swój plan zarobku. Chce sprzedać bazę swojemu koledze z zarobkiem. Ty, a w ogóle chciałeś ostatnio tą dwunastkę? O, dzięki, szukałem jej właśnie. To czekaj, ile się należy? 165. Klasycznie. Ty, i w ogóle moi kumple chcieli kupić tak trochę bazy. Więcej, to nie ma problemu. 3 mg, dasz radę? Da się ogarnąć. Dobra, to dzięki, na razie. Jeszcze kilka takich interesów i będę miał hajs na nowego elektryka. Siemano. Siemano. Hello. Ty, wziąłbym chcesz jakieś bazy? No. Co? Mam tutaj 7 jakichś ciągnych. Tylko trochę próba z hajsem. No, miałbyś coś pod zastaw, jakiś sikor czy coś? Nie, no, mam dobry telefonik. No dobra, poka. Ty, no może być. Gitara? No, to elegancko. Na razie. Siema. Nie wiem, co sobie gówniarz wyobraża, no ale jak dał telefonik pod zastaw, to wszystko się zgadza. Maciek po ryzykownej inwestycji w nielegalny interes liczy na szybką i bezproblemową transakcję. Siema, mam dla was bazy. Po ile? 100 za sztukę. Jest, drogo. No jak drogo? No 9 dych, dasz? Zajebista cena. Biorę jedną. Nie mogę zejść. Nie, no jedną możemy wziąć, ale trochę no drogo. Kurde, chłopaki, a nie chcecie więcej? Jedną maks. Jedną, wystarczy nam. No dobra, to bierzcie jedną i spadam. Dzięki. Na razie. Na razie. Kurwa, nie mam telefonu. Nie mam hajsu, nie mam też elektryka i na chuj mi te 7 litrów bazy. Po nieudanej próbie sprzedaży Maciek próbuje handlować bazą pod sklepem. Chce zarobić na jednym z klientów vape shopu. Ty, sorry, nie chcesz kupić może jednej bazy? Nie, dzięki. Nie podoba mi się to, jak ktoś sprzedaje bazy przed sklepem. Powiem to właścicielowi. Run. Kurde, no faktem, sprzedawanie baz pod vape shopem to nie był najlepszy pomysł, dlatego lecę go przeprosić. Na kolejny odcinek zapraszamy na kanał Strefa Vape.